Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Gringroof, a to kolejna darmowa gra na Steam. Tym razem to gra Brainout i może znajdźmy sobie szybką gierkę. Widziałem, że było 160 graczy online, mam nadzieję, że dość szybko znajdzie. Bo problem z takimi gierkami jest taki, że po pierwsze nagrywam w tygodniu przeważnie, kiedy większość ludzi, tudzież dzieci jest w szkołach. Aha. Co to robi? A ja ich widzę z daleka, czy nie? Dobrze byłoby to wiedzieć. A, teraz rozumiem środek mapy. No i dużo ludzi w to po prostu nie gra. Takie gierki. On go po prostu zabił. I co się stało teraz? Aha, ja jestem z tym. Aha, rozumiem, że pierwszy level jest sam. No ładnie. Mądre to. Chyba z botami odpalimy, bo widzicie, że dużo ludzi nie gra. Leży. Czemu mnie mój zabił? Mój mnie zabił, tak? Czy mi się wydawało? Aha. Aha, bo ta runda była, dlatego mnie zabił. Teraz tylko się pójdzie dołem. Nie popełni tego błędu, nie pójdzie górą, właśnie. Teraz gościu pójdzie znowu dołem. Bo widział na dole, że mnie zaskoczył, ma szansę. Więc no... Tu jest. Słychać coś, powiem wam szczerze. Ale nie podoba mi się to wyjście. Może jakieś boty sobie odpalimy, wiecie, mimo wszystko. Znajdź grę. No to jest problem, chyba nie ma czegoś takiego jak boty. Gra nie przewidziała czegoś takiego, co nie jest czymś ciekawym, chociaż widzę, jest dużo... O, sorry, że ziewam. Sporo mikropłatności będzie. Z tego co widzę, jakieś premium są chyba waluty. Znajdź grę. Anuluj, nie tylko mój poziom. Znajdź grę i nie tylko mój poziom. Dobra, wchodzimy do jakiegoś meczu. Dobra, no i teraz już powinno być lepiej, bo jest troszkę więcej graczy. Gotowy. Aha. Albo się zbugowało. Albo nie widzę, że są przeciwnicy jacyś. O, dobra, są. A nie, to mój jest. To bot był w ogóle. Aha, to jest deathmatch chyba. No dobrze. Ja o nim wiem, a czy on wie o mnie? Fajna, powiem wam, gierka, tak szczerze powiedziawszy. Zabiliśmy się nawzajem? Tak, zabiliśmy się nawzajem. No nieźle. Co? Shotgun chyba, tak? I kurczak z tego, z... jak się ta gra nazywa? Ej, uciekło mi słowo. Hotline Miami. No, tak mi się wydawało, że to był ten kurczak.
Dobra, gość jest nade mną. Dobrze. Coś łatwo, powiem wam. Ale mało życia mam. O, ja wiedziałem, że mi od dołu będzie chciał zajść. Przecież to było logiczne, no. Shotgun. Spróbuję mu shotgunem zagrać. Coś tu biega koło mnie. No, bo oni się nawzajem wywalili. Widzę, że gra ma czasem problem z... Czemu? Dobra. Wszedłem pod celownik. Brawo ja. W ogóle niewidzialny był przez sekundę chyba. Sniper. Setny poziom, tak to jest? Ja pierdykam. Co za no life. Co za no life. Dobra, i gościu teraz będzie chciał mi zejść do dołu. Mówiłem, ale kurczę, jak to jest, że on zawsze widzi mnie... Ha, bo chyba jak ja zabijam, to się pojawiam na jakiś tam czas dla niego. I on do tego mnie widzi. Może tak być. Tu jest. Tu jest. Aj, jego broń nie miała ammo. A mnie oszukał. Oszukał mnie. To też nie ma teraz, albo... No, ale powiem wam, że jest ciekawa gierka, tak serio. Pytam, że gdyby było więcej graczy, to może byłoby jeszcze lepiej, ale... Ogólnie nie ma co narzekać. Znowu pierwszy poziom rapi was tutaj, tak widzę. 8-8 mam, no to tak powiem wam, że jak na pierwszy becz i pierwszy poziom, to... Ci się nawzajem zabijają. Digla miał, czy rewolwer jakiś. No. Typek się ewidentnie sam kuźwa wysadza. I skąd wiedział, że ja tędy akurat wyjdę? No. On mnie ściągnął, ja jego nie. A, ta gra mnie denerwuje. Długo będzie trwała jeszcze, więc chyba zaraz ją zakończę. A, jeszcze umór. A to też pierwszy level jest. Cymbał głupi. Ja przeżyłem. Dobra. Lamusie. No podskoczyłem przed... Halo. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Merus, me pro.
On zawsze kuźwa respi się ze mną, no ile można też? Zawsze za mną. No. Ale koncepcja samej gry jest dość fajna. Aimlock? Rage quit. Powiem wam tak. Gra, no jest dość ciekawa. Prezentuje dość ciekawe tryby gry. Myślę, że jakby grało się ze znajomymi większą ilość graczy, bo byłoby o wiele fajniej. To bez dwóch zdań. Koncepcja jest bardzo fajna, że jednak nie widzimy graczy, ale słyszymy, że gdzieś chodzą koło nas. Że gdzieś chodzą koło nas. Słyszymy ich kroki, możemy ich zastrzelić, lewujemy postać, możemy dostawać lepsze bronie, więc uważam, że ta gra naprawdę zasługuje na taką ocenę 6 na 10. Oj, uderzyłem, sorry mikrofon. 6 na 10. W ogóle jakiś pojemnik dostałem do otwarcia, to może otwórzmy go. Nie wiem, co to jest, jakieś karty, widzicie, jakiś system też tutaj jest. Część broni, no spoko, i nuklearny materiał, no też spoko, nie wiem, co to daje, ale... Ale okej, okay. Dobra, to by było na tyle. 6 na 10 to jest moja ostateczna ocena. Warto zapoznać się z tytułem, zobaczcie, graczy online jest 190 o godzinie 10:30 w środku tygodnia. No. No i co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!